W niesamowitym upale przyszło odbyć pierwszy trening na boisku zawodnikom i kandydatom do gry w Bałtyku Gdynia. Wczoraj miał miejsce trening biegowy w lesie, który prowadził Filip Rzemojtel. Dziś po raz pierwszy zajęcia poprowadził nowy trener gdynian Piotr Rzepka. Na boisku Heczy Gdynia stawiło się 25 zawodników. Z piłkarzy grających w minionym sezonie byli Michał Hamera, Marcin Martyniuk, Dawid Zybert, Adam Litwinko, Wojciech Pięta, Radosław Styn, Łukasz Nadolny i Łukasz Radzimski. Byli także nowo pozyskany Szymon Hartman i Karol Wasielewski, który dwa dni temu wrócił do kraju, oraz dwaj juniorzy starsi Bałtyku, Jakub Siedzieniewski i Arkadiusz Byczkowski. Na treningu nie zabrakło kandydatów do gry w drużynie biało-niebieskich. Stawili się oni w liczbie 13. Ze znanych nam osób można wymienić dwóch zawodników. Pierwszy to seryjnie zmieniający kluby Łukasz Morawski, który kilka lat temu rozegrał w Bałtyku 34 mecze i zdobył jedną bramkę, a ostatnie pół roku spędził w zespole Floty Świnoujście. Drugi to Michał Drzymała z Kaszubi Kościerzyna. Po grze w popularnego dziadka trener podzielił całą grupę na dwa zespoły i następnie odbyła się gra wewnętrzna, która w pewnym stopniu miała pokazać przydatność dla zespołu poszczególnych zawodników. Trener ustalił liderów obu drużyn. Zespołem w czerwonych koszulkach kierował Marcin Martyniuk, zaś żółtymi dowodził Karol Wasielewski. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla czerwonych. Nie podejmujemy się ocen zawodników, gdyż po raz pierwszy grali ze sobą i nieporozumienia wpisane były w ten mecz. Do jakich wniosków doszedł trener Bałtyku? Okaże się z pewnością w najbliższym czasie. Kolejny trening już jutro o godzinie 15, także na boisku Heczy, po którym trener Rzepka wybierze skład na sobotni sparing z Arką Gdynia.